Nowoczesne urządzenie do leczenia chorób siatkówki oka trafiło do szpitala kolejowego w Katowicach. Angiograf z wbudowanym optycznym tomografem pozwoli na precyzyjną diagnostykę wad wzroku i może stanowić uzupełnienie leczenia farmakologicznego, a w niektórych przypadkach nawet je zastąpić. Tryby, które ono pozwala nam wdrożyć, są właściwie niedostępne nigdzie indziej. Rozproszenie światła takie pochodzące z podczerwieni, które tutaj można uzyskać, daje nam taki obraz tego, co dzieje się bezpośrednio pod siatkówką, jest tak zwany retromode, które żadne inne urządzenie tak naprawdę w tej chwili produkowane na świecie nie potrafi. Także jeżeli mamy pacjentów, którzy mają ciężkie choroby siatkówki, to jest urządzenie dla nich. Szpital w Katowicach jest pierwszym i jedynym w Polsce, który dysponuje tego typu technologią. Zdecydowanie przyspiesza ona diagnostykę i tym samym zastosowanie odpowiedniego leczenia. Tak naprawdę to 5 urządzeń w jednym. Taki mieliśmy teraz tutaj przypadek, gdzie dziecko przyszło z rozpoznaniem zapalenia siatkówki. Okazało się, że było coś innego dzięki temu urządzeniu. Zmieniliśmy leczenie, uratowaliśmy wzrok. No i pokierowaliśmy do dalszego leczenia do reumatologa, więc to jest bardzo istotne, żeby mieć nowoczesne techniki obrazowania, które służą do diagnostyki, ale również i monitorowania leczenia. Angiograf kosztował ponad 500 tysięcy złotych. Do szpitala kolejowego trafił nie bez powodu. To placówka ze świetnymi lekarzami, do której po pomoc przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Cieszę się, że profesor Wylendała taki zespół stworzył przez ponad 20 lat pracy tutaj. Niejedna klinika europejska chciała, mówiąc tak kolokwialnie, podkreślić nam pana profesora wraz z zespołem, a ja uważam, że takich specjalistów tutaj, którzy pracują, a jednocześnie każdy lekarz jest naukowcem, może rozwijać techniki leczenia, tworzy te techniki leczenia. Jak możemy tutaj wyposażyć właśnie szpital i klinikę w taki sprzęt, to to robimy. Nowoczesny i multimodalny angiograf na okulistyce w Katowicach jest do dyspozycji kadry szpitala od kilku dni, a kilku pacjentów zostało już nim przebadanych. Docelowo codziennie będzie badanych około 20 chorych.